Led Zeppelin, Heartbreaker, Best Trips Ever. Motyw intro, jak i zwrotkowy. Uwaga, jak on leci? Dobra, czyli on właściwie składa się z jednego głównego trzonu, który jest grany, przeniesiony, potem jest przeniesiony o 7,5 tonów do góry, później w pewnym momencie jest jeszcze o 0,5 ton do góry, ale sam trzon, ten... No tak, on, tutaj operujemy w sumie na trzech strunach, 6, 5, 4. Sam motyw się zaczyna na 5, 0,3. Dobra, 0,3. I później czwarta, 0,1,2. Tak, tylko musimy tutaj jakoś ten motyw zakończyć i jest na trzecim progu na najgrubszym. Na najgrubszej strunie. Z takim jeszcze lekkim bendingiem. No tak. Jeden motyw mamy to, jedną rzecz. 0,3 i 0,1,2. 0,1,2 i na końcu bending. Czyli zagram ten motyw po kolei. Tutaj widzicie, nie puszczam za bardzo strun, znaczy nie tłumię strun, one wybrzmiewają. Grałem w kółko ten jeden takt, bo ten drugi, ono tyle się różni od tego pierwszego, że tam mamy więcej zer na początku. Jura, przestaniesz? Teraz już tak. To mamy dokładnie 4 puste, 4 razy 0 na piątej strunie i trójka, i trzeci próg. Właściwie to jest ten, to jest całość, tutaj właściwie nie ma nic takiego bardzo trudnego. Później przechodzą w intrze, jest raz zagrany motyw właśnie ten. Bardzo, bardzo podobnie to jest zagrane, tylko po prostu mamy tak 7-5. 7-5, główny jakby, główny. Bo to, patrz, jak przeniosę sobie to na puste struny, to... To tutaj właśnie używamy puste, a tu musimy użyć 7-5. Zaczynamy 7-5, później ten taka ta progresja, co tu mieliśmy 0-1-2. To tu mamy 7-8-9. To wygląda. Tak będzie w utworze jeszcze zmienione chyba od 8 progu. I chyba jeszcze od 3.
no właściwie to jest bardzo fajne. Bardzo fajne też oczywiście od razu zaznaczam jako ćwiczenie takie do, no, do codziennego, że tak powiem, codziennych rozgrzewek. Po prostu gramy motyw o właśnie z tego Heartbreakera na różnych strunach. Możemy to w każdym miejscu zagrać, no nie? Także elegancko. Myślę, że to wszystko jasne jest. Do zobaczenia w następnych filmach. Papatki.